na obiad. Panowie, podano do stołu. A jakie, Marek, jaki jest kolor światła? Niebieski, czerwony, zielony, fioletowy. Chyba to jest twój ulubiony. Tak mi się wydawało. Się rozpali, zanim zrobimy żart do ziemniaków, człowieku. To wiesz, że tu zejdzie? No do jutra. Nie, bo jak wyjdzie się nie trzeba. Dużo tego. Właśnie sposób na rozpalanie ogniska rurą wydechową. Ekologiczne kiełpaski. A tam był tak u siebie rurę? Gdzie? U siebie rurę masz dół? A ja wiem. Nie z tej strony! Nie z tej strony! Nie z tej strony pojechałem! Masz dwa? Zatkaj mu tam. Marek, zaraz spalisz tą burtę. Pierwszy piroman Rzeczpospolitej Polskiej. Już! Rozpałka w spraju. Jebać pi! Ja chciałem wam tylko powiedzieć, że wodociągi kieleckie są liderem, jeśli chodzi o usuwanie awarii. Jest to skala europejska, a może nawet i światowa. No co na niego czekałem? Świeżo pieczony. Proszę państwa, i tu już wyszynk, kiełbaska, musztardka. Ja też chętnie się podłączę pod to. Zajebiste coś. Kanapeczki idą takie, kurwa, swojaki. No, Patryk to hurtowo. To uważasz sobie. Nie ma lipy. Nie ma. Może mnie nie ponacinali, ale widzę, że się same nacinają. To jest skuteczne. A, właśnie. Co naciąć? O, ja już za późno. Już jest za późno. A, misja kamikadze? Tu jest dół. Ale ja tam. A co, on zjeżdża na dół, Patryk? No, ja widziałem sposobem. Czemu nie wszystko pełnym gazem? Nie wszystko pełnym gazem. Patrolowo? Ale to nie patrol. On jedzie to jatowo. Niestety łańcuch coś tutaj zrobił niedobrego z oponą i okazuje się, że jest brak powietrza. Nie, to chyba nie łańcuch. Coś innego? Tego nie wynik. Tam po tym podjeździe, żeś tam lekko tak... Nie, dziadek kompresor użycza. Bo Mareckiem trzeba go zmienić. A, w tym drugim bufecie. My też mamy jajko. O, co? Ja chcę mieć taki klakson. Odkupuję. Co mnie tam kompresor interesuje? Ja chcę mieć taki klakson. Dziadku, zaklaksoni. Nie popiję. Mówiłem, że jest fajny? Może czego, śniegu naleciało. O, jak się wyciszyło, prosto w ryj. Ustaliliśmy, że to nie musiał być łańcuch. To mogło być coś innego zupełnie. Czy podpalamy oponę tradycyjnie? Ostatnio też na Ukrainie miałeś tą z oponą, nie? Prosi je, czy nie? Na razie idzie, ale zaczyna chyba suczyć. Ale w oponie? Tak. Na boku? O, tu widzisz? Jest dziurka, czy jest... Nie, jest załamane konkretnie. Ale jest dziurka do załatania, czy jest... Chuj wie. Bo to jest na boku. No, jakby była na bieżniku, to by się dało załatać. Kleimy? Też mamy do opon. Ale to co, to się wlewa do środka? Wkładasz takiego chuj. Do knota, tak? Knota? No. To może knota. To dawaj, cofnij to kawałek, albo do góry, albo do przodu. Daj. Na boku zadziała? Bo na boku jest trzechnięty. No, myślę, że zadziała. Znaczy, lepiej ja mieć nie używałem, ale widziałem to na YouTubie, zadziałało zawsze. Nie, no ostatnio na Ukrainie zadziałał, nie? Na Ukrainie. No to ale... Podwoiłeś to mnie. Trochę stoi. To taka kabanosiki małe, temat załatwiają. Chcesz? Jamy? Trochę skleją jelito, nie wiem, czy dobry pomysł. Nie trzeba spróbować najlepiej potem jakimś... O, już czuć, że się rozgrzewa. Odkażone, można robić operację. Następna w kolejce po oponie jest wyrostek robaczkowy. Tam jeden narzeka. Także Marecki, szykuj się. Że go boli? Że go boli, będziemy operować.
tak zwana guma arabska. O, chyba tak. Dawaj. To? No. Ready? No. Wyciągać? Tak. Tak go musisz, wiesz, bardziej... Poczekaj chwileczkę, niech on tam zastygnie. Jest przecięta. No jest przecięta, ale będzie dwa. Ale będzie dwa wsadzimy. Dwa wsadzimy. Obkręć go, Mariusz, tak. Porządnie, ze trzy razy. Ja nie mogę obkręcać, muszę go wysunąć. A on tam się przeciął, myślisz? Nie no. To ma iść. Ekstra jest. Nie no, robota fest. Tam była dziura? Teraz trzeba odgryźć to na ten naddatek i tyle. Na to ciepło jeszcze. 150 chyba, tak? Już, doktor? Kier? Pracuję trochę. Widzę, że ty się na Bernie Sandersa. Pokaż te rękawice. Na Berniego Sandersa? No, przyjechałem. Zgapiłeś! Do Bałtowa to. No, to specjalne rękawice. Cążki do paznokci trzeba obciąć tylko te wystające gnoty troszeczkę. Jeśli chodzi o cążki do paznokci, to u mnie jest zupełny deficyt. Szapa! No? A nie miałbyś tak, że mieliśmy do Świętej Katarzyny jechać? Bez drożawi? Kiedy? Dzisiaj? No tak Przemo mówił. Ja nie wiem. To znaczy na Święty Krzyż skończymy, tak? Chyba za Gołobożem. No mało troszkę. 1,4. Ale można zobaczyć ile ten, czy schodzi, nie? Grupa ze znanego portalu internetowego. Nie wiem, czy dzisiaj jakiś casting jest przewidziany, ale są. Nie wiemy za bardzo, gdzie jest droga i czy tu jest w ogóle jakaś droga. Ale jest szansa, że... A jest gnój. Jest kupa gówna. Fura z gnojem tutaj gdzieś zaparkowała. Mieli jazdę figurową na gumiaku. Mam nadzieję, że ten sprytny rejestrator zarejestrował, ale nie będzie widać tej dramaturgii kręcenia kierownicą w prawo i w lewo, mi się wydaje. Ściemnia nam się, ale wjeżdżamy trochę na asfalt i Marecki podjął decyzję, że ściągamy. A jak tam nie schodzi z tamtej opony? Nie. Ale macie odczyty w ogóle w komputerze, czy nie? Tak, odczyty są bardzo dobre. To trochę przybyło, by się rozdziało. Przybyło? Kurnia, pierwszy wyjazd i akurat z furą się trzeba zapoznać przy... No tu jest, powiem wam... Taka ślizgawica, tak nas trząchnęło w środku lasu, już myślałem, że będziemy kosić drzewka. Blisko było, ale się udało. Tam iluminacja, tył nie działa, boki nie działają, ale przód działa. Przód, góra i dół, ale może boki nie działają. O, tutaj coś nie świeci, ta górna. Dolna świeci dobrze. Górna gorzej. To ci w ogóle, wiesz, w nocy da nagrywać, nie? Jeszcze dodatkowa lampa na dachu. O! To po co? Bo mamy taki jeszcze na bok, prawda, wiesz. No bo brawo, zobacz. Gadasz. Aaaa! No my się nie pójdziesz oddać, kurde. Morecki się zsuwa. Dodałaś mi tam do tego. Rywanie ogólne. Jest zajebisz mi się, ale na tej rzeki, kurwa, proszę cię. Nie no, jest czatku, to już mi nie podoba. Co to się stało, Marecki? Możemy. No, to fajnie. To czemu to tyle teraz mówisz? Panie reżyserze, odpadają te progi. Boki odpadają. Mario, co miałeś na myśli tutaj wjeżdżając? Pilot, kurwa się. Pilot? Powiedział, do tyłu, dawaj! Nie, dawaj! Nie znasz Mareckiego? Znam Mareckiego, szczególnie jak już wiesz. Jest zmęczony po całym dniu. Pilot na dupy. Włączę nagrywanie. Wyjechaliśmy, ale nie wcisnąłem nagrywania. Taka o co sytuacja. Chodzi, że tam mieliśmy prosto jechać na tym skrzyżowaniu? Właśnie nie wiemy, gdzie mamy jechać, bo Patryk jak zwykle jedzie 300 na godzinę i nikt nie nadąża. Ale musimy chyba dziadu na wstecznym, nie? Nie będziemy się tu... Tutaj, ja już wszystko wróciłem. No wróciłeś, ale w tym? Tu, nie? Rozegrali. Dobra, teraz my to jakoś musimy rozegrać.
zimowa operacja. Zasły półmetrowe, człowieku. Jakie szaleństwo. A ile, jak z olejem? Jakie podejrzenia, panie inżynierze? Co się dzieje? Coś zaczął klepać, tak jakby właśnie... Ale głupoty mało... klepie? Co tam się dzieje? Odpal. Wszystko, żeby ci nie wybuchnął w twarz. Nie. Diesel turbo. Myślałeś, że tak na 3000 obrotów to trochę motor. Wiesz co, trzeba jechać i obserwować, mi się wydaje. Ale to się zrobiło, jak mu dałem pizdę w śniegu. Na razie nic nie muszę. Szybsze, tak? No i... Diesel to musi klepać, chłopie. Ale nie klepał. No to właśnie zaczął. Zdobyłeś kolejną sprawność, klepiącego diesla. Ale nie, to... Nie, Paweł, bo jaj, czekaj, dziadki podjadą, jaki dziadek podjedzie, coś powie. Jaki przedmiot, kurwa, nie. Dla mnie to jest, są... Klekocze, no kurwa. Nie. Ale ty wiesz, jak on chodzi normalnie? To wbrew pozorom od środku, w środku bardziej słychać skalę grodziowej. Ale to chyba nie jest manewka. A wszędzie na pasażera, bo tutaj w środku. Muszę być skrytny. Ale... Co tu się dzieje? Jakaś impreza? Zimno jest, to trzeba się jakoś rozgrzewać. Rozumiem. Syrop, na kaszel. Syrop na kaszel przede wszystkim. Syrop zbożowy to jest. No, u mnie trochę na drzwiach i u ciebie trochę na drzwiach. Co się stanęło? Kocie, chciałbym, że to jest Mikołaja samochód i wolałbym, żebyś go tak nie dewastował. Z twojej strony podobnie? Jak to jest możliwe? O Mario, ale tutaj na twoich poszło. Ale jak to się kurwa wydarzyło od tego śniegu? Co ty mówisz? Tak, co robicie? Teraz będzie działać, czekaliśmy. Dobra, jechać, obserwować. Naprawione, jechać, obserwować. Jaka jest opinia eksperta? Że Toyota i musiała się zjebać. Walecki, co się stało? Toyota musiała się zjebać, już ustaliliśmy. Chcesz jechać. To też zajebista. Powiedz coś na zasadzie, że Land Rover się nie popsuła, Toyota się popsuła. Tak się kręci w teren wizji materiały? Normalnie. Jeszcze raz mi powiem, co ze szczerze. Dobra. Różyckiego zresztą. Nie. A na jakim? Na Ursusie. Na Ursusie? Na Ursusie. Prosto z Ursusa. Tak. To mi nie zasmróćcie fury tą kiełbasą, do cholery. Nigdy się nie przyjewałem? Powiem ci tak, w ogóle się nie stresuj, kupisz sobie patrola. Nie. Co to jest? 50% alkoholu? Taka jest jakaś? Absolut 100? To jak tak zwana impreza po-offroadowa. Kasia się spisała dzisiaj jako kierowca. Może się napić. Prusakiem ogoniła wszystko, aż huczało. Przyduszyła aż do Kielc. Zakład był o to, kurna, że jeżeli... Boże. Jeżeli... Nie mów tego głośno, proszę. Dobra. Kasia! Jeżeli ja się napiję alkoholu, tak, to... codziennie. To 9.42, to dawno mi się nie zdarzyła. Jeden i dwa. Wydychany chuja pierniczy powietrzu jest. A pijaki już siedzą.